Dziś mam dla Was przepis na jajka faszerowane. Pierwszym farszem będzie guacamole. Do guacamole potrzebne jest awokado, czosnek, sól, pieprz, oliwa, sok z cytryny oraz pomidorki. Przygotowanie zaczynamy od rozkrojenia awokado, wyciągnięcia go ze skórki oraz rozdrobnienie widelcem. Awokado jest na tyle mięciutkie, że spokojnie daje właśnie się rozgnieść widelcem. Następnie dodajemy czosnek przeciśnięty przez praskę. Sól, pieprz oraz oliwę. No i na koniec jeszcze odrobina soku z cytryny, aby awokado nam nie zciemniało. Całość mieszamy, a następnie dodajemy pomidorki, które najpierw trzeba pokroić w kosteczkę, aby spokojnie móc naciąć nasze jajka. Całość mieszamy, doprawiamy jeszcze do smaku, jeśli zachodzi taka potrzeba, i nasz farsz jest już gotowy. Kolejnym farszem jest farsz z tuńczykiem i serkiem białym. Składniki to tuńczyk, ser biały, żółtka jaj, sól, pieprz, majonez oraz rzodkiewka. Przygotowanie naszego farszu zaczynamy od przekrojenia jajek i wyciągnięcia żółtek. Następnie rozdrabniamy żółtka za pomocą widelca. Dodajemy tuńczyka i mieszamy z żółtkami, aby się połączyło. Następnie dodajemy ser biały majonez oraz sól i pieprz. Całość mieszamy, aby się połączyło. Doprawiaj tak jak lubisz. Jeśli wolisz więcej majonezu, dodaj go więcej. A jeśli wolisz więcej serka białego, dodaj serka białego. Mój przepis jest tylko przykładem, a Ty możesz doprawić wszystko sam. Nasz farsz z tuńczykiem jest prawie gotowy. Możesz zostawić go takiego lub dodać do smaku jeszcze startą rzodkiewkę, będzie jeszcze lepszy. Zetrzyj rzodkiewkę na tarce, zamieszaj. No i nasz farsz już jest naprawdę w tej chwili gotowy do nadziewania jajek. Kolejnym farszem będzie farsz pieczarkowy. Potrzebne nam będą pieczarki, cebulka, majonez, żółtka jaj, sól, pieprz oraz oliwa. Przygotowanie naszego farszu zaczynamy od pokrojenia drobno cebulki. Następnie ścieramy nasze pieczarki na tarce. Wtedy będą
bardziej drobne. Rozgrzewamy oliwę na patelni i smażymy cebulkę. Gdy nasza cebulka się zeszkli, dodajemy do niej starte na tarce pieczarki i smażymy wszystko, aż ładnie się przypiecze, a pieczarki będą miękkie. W czasie, gdy cebula i pieczarki się smażą, przekrawamy jajka i wyciągamy z nich żółtka. Rozdrabniamy je widelcem na drobno. Dodajemy do nich majonez i całość mieszamy, aż ładnie żółtka z majonezem się połączą w jednolitą masę. Doprawiamy solą, pieprzem i mieszamy. Do naszych żółtek dodajemy przestudzone pieczarki z cebulą i całość mieszamy, na koniec jeszcze doprawiając do smaku. Nasz farsz jest gotowy. Możemy nim nadziewać jajka. Nasze farsze są gotowe, czyli guacamole, farsz z tuńczykiem i serkiem białym oraz farsz pieczarkowy. Możemy brać się za nadziewanie naszych jajek. Najpierw zaczniemy od farszu guacamole, czyli łyżeczką nadziewamy nasze jajka i układamy na talerzu. Farszu dokładamy tyle, ile uważamy za słuszne. Nadziewamy jajka kolejnym farszem, czyli z tuńczykiem i z serkiem białym. Tak samo jak z guacamole, dajemy go tyle, ile uważamy za słuszne. I ostatni farsz pieczarkowy, jeden z moich ulubionych. Łyżeczką nakładamy, nadziewamy i nasze jajka są już praktycznie gotowe na świąteczny stół. Jeszcze tylko posypmy koperkiem i pietruszką oraz przystroimy dowolnie pomidorkami, papryką lub rzodkiewką. Ja Wam życzę smacznego oraz wesołych świąt. Więcej przepisów znajdziesz tutaj na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku oraz na moim blogu. Polecam także moje e-booki z przepisami wegetariańskimi. Smacznego!